Katarzyna Zielińska to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych gwiazd, aktorka i producentka spektakli teatralnych. Dla swoich wiernych fanów przygotowała coś jeszcze. Teraz możemy nie tylko ją oglądać, ale też słuchać. To nasza propozycja na weekend z gwiazdami. Płyta z piosenkami ze spektaklu Sofia de Magico. Na płycie znajdziemy kilkanaście songów zespołu The Tiger Lilies. Są to przepiękne piosenki, niektóre z bardzo pikantnym tekstem. Dobrze się ich słucha, tutaj zareklamuję, w samochodzie, w domu. Myślę, że znajdziemy się na takim małym spektaklu. Tej kapeli kompletnie nie znałam i jakby odkrywanie ich szajby w całym etapie prób było dla mnie nieprawdopodobne. Jeszcze jak dostawałam po kolei wszystkie teksty, którym się mam osobiście zająć, to byłam nieco przerażona, że potrzebny jest taki rodzaj zwariowania. Takie bardzo życiowe piosenki, natomiast i trochę się pośmiejemy na pewno, trochę się zastanowimy nad życiem. Myślę, że zaskoczymy na tej płycie. To straszny gość, to straszny gość, chce nas i zrobić coś. To straszny gość, to straszny gość, chce nas i zrobić coś. Cool, cool, chill, chill, yeah. A wszystko przez piosenki, których jest słuchać wstyd, choć wszyscy już nie znają. Czego ja lubię prywatnie słuchać? Dosyć mam szerokie tutaj, szeroki repertuar. Z moich ulubionych wokalistek to mogę wymienić pewnie Ayo. Lubię jazz i swing lat 20-30. Mam takie bardzo różne fazy, jeśli chodzi o muzykę, której słucham. Coraz częściej sięgam, to chyba zależy od nastroju, bo coraz częściej sięgam jednak po taką muzykę, która w tej takiej swojej brzmieniowości mnie wycisza i uspokaja. Na pewno muzyka filmowa jest bliska memu sercu. Z polskich wykonawców to tak trochę od Szczecina do Śląska, bo w Szczecinie miała początki Kaśka Nosowska i hej, ja jestem jej bardzo uwierna. Taki klimat berlińskich kabaretów, bardzo. Oczywiście na Śląsku Mysłowic są z mojego miasta, no trudno, żebym nie była ich wyznawczynią. Natomiast teraz oczywiście płyta Sofia de Magico i piosenki zespołu Tiger Lilies. Muszę podkreślić, że jeśli chodzi o stronę aktorską, to piosenki w tym spektaklu były absolutnie genialne. Przełożenie tego na taką interpretację, no tylko douszną, czyli na płytę, myślę, że było jednak wyzwaniem i jestem bardzo ciekaw, jak moi koledzy sobie z tym poradzili, chociaż domyślam się, że znając ich, poradzili sobie fantastycznie. Jestem dzisiaj dumna, że te płyty są w sprzedaży, przede mną kolejna, której premiera będzie na koniec roku. Cieszę się bardzo. Cieszę i bardzo polecam płytę Sofia de Magico.